Liczne kompleksy promocyjne, część druga. Dobra. Hamaki wiszą. Można iść robić kawę. Pić kawę, już mam zrobione. Pić kawę i za chwilę świąteczny bigos wchodzi na stoły. Jak tam Marcin? Zaraz zobaczymy. Jak con carne? Proszę bez bardzo. Chili. Bez chili. Jakie chili con carne bez chili. Kurczę, jak leśniczy poczuje, to zaraz tu przyjdzie do nas. Nic się nie przypaliło, garnek się sprawdza. Takie zapachy, żebyście mogli to poczuć.
przebadaniu kolejnych miejsc promocyjnych przeznaczonych do bushcraftu. Co myślicie? Tu jest lepiej niż tam, gdzie byliśmy ostatnio. Tu jest lepiej. Można znaleźć fajne miejscówki, gdzie? No, klimatycznie. Miejscówki fajne. Miejscówki fajne. Tak, las jest taki troszeczkę zmieszany. Trochę sosny, trochę świerku. Tak. Jest urozmaicony teren, są dolinki, są górecki. Fajne jary. Fajne jary, jest troszeczkę wody. Nawet czystek można z ręczki się robić. Tak. Się przepytuje. Nie wiem, czy troszeczkę nie ma za dużo ścieżek. Czy ten las nie jest za bardzo poprzecinany ścieżkami, no ale no, nic na to nie poradzimy. Niemniej jednak można gdzieś się zbunkrować i... Nikt do gara nie zagląda. Nikt do gara nie zagląda, a można na spokojnie sobie zrobić nockę czy dwie, wypocząć. I to jest bardzo fajne miejsce, także polecamy, jak będziecie w okolicach Trójmiasta, to ten rejon będzie dobrą alternatywą, żeby wyskoczyć sobie i odpocząć. No, dokładnie. No. Także tak, na dzisiaj kończymy. Przyjechaliśmy jeszcze, posiedzimy tu jeszcze chwilę i spadamy. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Do następnego. Do następnego w kolejnych kompleksach promocyjnych. No.